Zapowiadana w kwietniu decyzja w sprawie lokalizacji głównej bluesfestiwalowej sceny zapadła. Stanie ona na bulwarach i to tam odbywać się będą główne koncerty 16. edycji festiwalu. Rozwiązanie ma swoich przeciwników, ale też i zwolenników. Tych pierwszych najwięcej jest wśród publiczności. Jak poinformowali organizatorzy, Ignacy Ołów, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, decyzja została poprzedzona konsultacjami ze służbami porządkowymi, a te, opiniując nową lokalizację, wskazały, że podczas juwenaliów zlokalizowanych właśnie nad rzeką nie doszło do żadnych zakłóceń i interwencji. Okoliczni mieszkańcy nie zgłosili również żadnych skarg. Jak czytamy w nadesłanym komunikacie, najważniejsza bluesowa scena zostanie jednak inaczej ustawiona niż ta, która zafunkcjonowała podczas studenckiej imprezy. Płynność przemieszczania się publiczności zgromadzonej w dwóch lokalizacjach, pod Muszczą Koncertową i na bulwarach, ma zapewnić zamknięcie ruchu samochodowego na ulicy Andrzeja Wajdy. Za 6 tygodni okaże się, czy zmiana spodoba się publice, która bardzo wysoko oceniała poprzednią lokalizację. Pocieszeniem dla fanów bluesa ma być wydłużenie plenerowych koncertów. W sercu miasta kończyły się one przed 22. Te na bulwarach mają zaplanowane finały tuż przed północą. Koncerty realizowane w Parku Konstytucji 3 Maja będą kończyły się ostatecznie o godzinie 19. Rozpoczęcie drugiego seta, tego na bulwarach, planowane jest każdorazowo w tej edycji na 19.30.